Halo, halo, Hysie, mano wam wszystkim ludziska. Z tej strony Hades i witam w kolejnym Robloxie, no mi kanale. I dzisiaj gramy sobie, dzisiaj w sumie wyprowadziliśmy się z miasta. Dzisiaj się wyprowadziliśmy z miasta, ze zgiełku ulicznych problemów i tak dalej. Jak widzicie, tam jest miasto, a tutaj początki naszej wielkiej, mam nadzieję, że wielkiej farmy, bo oczywiście byśmy chcieli, żeby jak największa nasza farma była. Przed odcinkiem zupgrade'owałem wszystkie możliwe upgrade'y na pieniądze, bo jak widzicie tutaj per... nie wiem czy per second, ale tutaj właśnie pieniądze dostajemy coraz na jakiś tam, raz na ileś tam tików po prostu, może tak będzie najłatwiej. No i możemy oczywiście zacząć sobie jakoś, jakkolwiek budowę właśnie naszej tutaj farmy. Na przykład możemy kupić sobie ścieżki pierwsze. No okej, to mało przydatne. Możemy kupić sobie ogrodzenie i ogrodziliśmy sobie właśnie naszą faremkę. Jak rozumiem, to będzie brama właśnie, gate, coś tego typu. No wiecie, o co mi chodzi. Zobaczmy w takim razie pomalutku oczywiście. Zacznijmy może od takich najtańszych rzeczy. Możemy kupić krowę. Niestety to nam jakkolwiek nie zwiększy przychodu, jaki będziemy dostawali. To jest takim małym problemem, powiem wam, wiecie, że to właśnie nie przyspiesza nam w żaden sposób właśnie tutaj, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Pieniążków, nie? Tu coś możemy kupić, okej, ten jakaś tam słoma tutaj się nam zrobiła. Large tree, to nie, to ona 700 kosztuje, nie? Okej, tutaj jest coś dla krowy, pastwisko, jakieś ogrodzenie, jakaś bela, jakaś inna bela, jakieś źródełko i jakaś pierwsza krowa. Witam serdecznie, krówko. Mogę cię zarżnąć na kotlety, yeah. Nie no, może lepiej nie, ale mogę ten click and drop boat, okej. A, nie mogę tutaj, tutaj będę mógł, halo? Chyba nie. Halo, dobra, będziemy dyskorolkarzem. Prolkarzem, dyskorolkarzem. No więc jak to się nazywa? Teraz musimy musimy pozbierać w ogóle trochę pieniędzy, tak w sumie. Ej, mam pomysł. Czekajcie. O, dobra, weź się. Bo to. Ej, dobra. Czekajcie. Musimy wyjechać z farmy i pojechać do miasta. Musimy wyjechać z farmy, czekajcie. Może jakoś tak lepiej nam się uda jakkolwiek wyjechać. Dobra. Okej, już wiem, już widzę, że tutaj są małe problemy z tym. Cokolwiek bym nie chciał zrobić. Dobra. No nie, to jest słabo. Oj, halo. Dobra. Tak, my powoli sobie tu zarabiamy pieniądze. No a w międzyczasie możemy sobie pozwolić na przykład. Na co możemy sobie pozwolić? Możemy sobie pozwolić na jazdę po mieście. Dlaczego jazdę po mieście? Ponieważ w mieście są takie okręgi jakby. Okej. No, ej, tu jest samochód. Możemy jechać samochodem? No dobra, na razie polecimy sobie po prostu naszą deskorolką, no nie? Pojeździmy sobie po mieście. Raczej wątpię, że te budynki są jakkolwiek zagospodarowane. Raczej to jest pusta tekstura, która jakkolwiek nic nam nie daje. Tutaj mamy jakieś konie, parking dla koni i spróbujmy tutaj właśnie wyskoczyć sobie. Backspace, dobra. Mogę cię wziąć z powrotem? Chyba nie. Kurde, bo zastanawiam się, czy jeśli na przykład nie lecę po prostu, wiecie, przez to, nie? Przez ten okrąg, to czy przypadkiem wiecie, to czy przypadkiem nie będę mógł zrobić takiego, wiecie, myku, że takiego myku, że na przykład pieniądze mi to da, nie? Dobra,
Chyba nie. Chyba to tak nie chce zadziałać, niestety. Więc wejdźmy sobie do diner. Idziemy sobie do restauracji małej tutaj tej. Jestem ciekawy, czy jest menu jakieś. To niezłe jedzenie, niezłe. Witam serdecznie. Czy mógłbym... Przepraszam was. Delivered Beast Pizza, the Red Building. Do czerwonego budynku? A który to będzie czerwony budynek w tym przypadku? Czerwony budynek to chyba tamten będzie, nie? Tam widziałem. Okej, to skoro mamy do czerwonego budynku, ej, jeśli możemy być dostawcą pizzy, to całkiem net fajne to może być, w sensie jakieś tam dodatkowe źródło zarobku, prawda? To zawsze się nam przydaje. Czerwony budynek jest tam. Nasz koń w ogóle dostaje... Aha, koniu, jedź! Koniu! Ja nie chcę wiedzieć, czemu ten koń... jedzie bokiem, ale najwyraźniej tak musi być. Najwyraźniej tak musi być, więc jedziemy czym prędzej do czerwonego budynku i zobaczymy, czy dostaniemy jakąś super nagrodę, bo fajnie by było ją dostać, nie? Bo kurde, no... Ja bym się ucieszył z jakiejś nagrody. O, no, konik nam wrócił do normalności. Jednak nie. Jak ja mam dropnąć pizzę, przepraszam? Halo! Halo, czemu jestem pod ziemią? A może to ty? Halo, chciałbym... Naprawdę chciałbym przeżyć. Nie chcę być strusiem. Najgorzej. Dlaczego mi się to stało? Dlaczego? Patrzcie, a tam widzę 250 dolków plus. No nie. To ja pójdę pozarabiać sobie na pizzy i za chwilę się uwidzimy. Myślę, że to jest ten czas, który możemy sobie pozwolić na kupno kilku tutaj rzeczy. Kurde, no nie sądziłem, że tak długo nam będzie szło to wszystko, no ale cóż, taki tryb wybrałem i taki wam pokażę właśnie, więc zostaw łapę w górę za to, że to nie jest 5 minut roboty i będzie fajnie. Dobra, jest jakaś trawa, jest jakieś siano, jest coś innego, jest coś... Okej, tu są jakieś sianka. Okej, tu mamy konie, tu mamy kurczaki, no dzień dobry. Cześć kury, co tam pan... Co tam kurki? Kurki na pazu... Nie, co? Barn, czy to jest jako, że stodoła? Właśnie. Barn, stodoła, barn. Dobra, no to okej, mamy tu kury, które powinny, moim zdaniem, jeszcze zwierzęta powinny dać nam jakieś pieniądze, tak szczerze mówiąc, nie? Możemy zjeść gumę, patrzcie. Jepi, pum, i strzeliło. Okej, możemy mieć świnki, błotko, sianko, wszystko i... Witam świnki, co tam? Cześć, ale wy jesteście zmęczone życiem. Halo, uśmiechu trochę, uuu! Halo, żyjemy! Raz, dwa, trzy, uśmiechamy się, świneczki, halo! Halo, świnki, skąd to zwątpienie? Drzewo. Takie sobie drzewo. Okej, ścieżka, tutaj jakieś krówki, tutaj i nie stać już nas na nic. Na nic nas nie stać. No ja w to nie wierzę. No powiem wam tak, że... Gdzie są moje pieniądze? Halo, gdzie są... Gdzie są moje pieniądze? Ojeju, ile tu jeszcze tych rzeczy tu jest? O kurde. O Boże, o Jezu. Okej, to słuchajcie, musicie dać mi chwileczkę i zbiorę sobie pieniądze. Mamy, więc myślę, że możemy za to już, no, całkiem nieźle pobalować. No powiem wam, że jestem dostawcą tej pizzy, ale to jest tragedia.
Naprawdę, to jest tragedia. Co tu się dzieje? Wow, mamy drzewko cytrynowe. Super, znaczy... No nie wiem jak to skomentować. Ej, halo, co? Jak to? To z dwóch stron jest coś takiego. Ogródek? I nie mamy już pieniędzy. Ej, najgorzej. Nie mamy już pieniędzy, nie? Ale... Halo, halo, ja chcę pieniądze, proszę. No nie, najgorzej. Ile na to wszystko trzeba pieniędzy jeszcze? Naprawdę, ej, to jest naprawdę złe. To jest naprawdę złe, no. Tyle pieniędzy trzeba, tyle pieniądzorów. Tu jakieś tysiące, 5 tysięcy to jest za mało. Ja musiałbym z 15 tysięcy zebrać pewnie, nie? Ile kosztuje opinia? O, nie. No nie, niestety nie, to aż tak nie mogę, nie? Boli mnie to, powiem wam, że jak zaniesiemy tą pizzę, no nie? To nas od razu teleportuje, to jest takie wredne strasznie. Jakbym mógł się tepnąć do domu, byłoby super, ale nie mogę. Deskę nam tak samo w sumie znika, nie? Backpad to this moment, please control P to pick. Control P, czy... Chodzi o kontrol, że... Nie, chciałem kontrol prawy, ale takie hej, jesteśmy w Polsce, ale to nie jest polska rzecz, więc... więc tak się zastanawiałem, nie? I tak, No dobra, powiedzmy, że wiemy co i jak, o co chodzi, po co, na co nam tutaj wszystko jest. Skręćmy sobie, z drogi śledzie! I idźmy po pizzę, żeby dostarczyć do czerwonego domku. Szkoda, że nie ma zaimplementowanego tutaj, nie wiem jak to nazwać, więcej takich fajnych rzeczy. O, dobra, i faktycznie Ctrl P się chowa. Dobra, to przynajmniej już wiemy. Wejdź na to, dziękuję. No i tak sobie jeżdżę z tą pizzą, nie? Jako taki dostawca z jednym kawałkiem pizzy, bo mogę, to tak sobie właśnie jeżdżę. No fajnie jakby ten pierścień coś dawał, na przykład, nie wiem, 1000 golda, nie? O. Dobra, zatrzymaj się, bo nie chcemy tu żadnych wypadków robić, oczywiście. No i teraz musimy dorobić sobie, żeby nasza farma mogła dobrze prosperować, żebyśmy mogli ją dobrze skończyć i w ogóle ją skończyć, zacznijmy od tego. To ono musi, właśnie tak musi być, nie? Właśnie tak musimy dorabiać. YouTube się skończył, no farma, tylko farma. W ogóle śmieszy mnie zjawisko ostatnio na YouTubie, że coraz więcej YouTuberów nagrywa filmy typu zmiany na YouTubie, czy coś takiego, nie? Czy to dobrze, że hej, rok obraża YouTuberów, jej, nie? I w ogóle wielkie wszystko się zaczyna. Znaczy śmieszne to jest, wiecie, dla mnie tak w sumie. Tak, w ogóle nawet nie wiem po co ja to mówię, nie? W sumie śledzicie sami YouTube'a, nie? Ale no, moim zdaniem, znaczy... Po części tutaj większość ma rację, ale po części też nie w sumie. I to jest takie, wiecie, w sensie, wiecie, na przykład oglądałem kilka wypowiedzi osób, nie? I w sumie faktem jest to, że hej, możemy... Że im więcej będzie właśnie takich mówców, tych hejterów, powiedzmy, nie? To... faktycznie, jak to się nazywa, to faktycznie może ludzie zaczną myśleć sami, a nie tylko tak jak ktoś im narzuci. I to jest fajne, to tak jak ja bym wam powiedział, że ej, ketchup jest lepszy od musztardy, ale wy wolicie musztardę, a ja mówię, nie, ketchup jest lepszy, słuchaj się mnie, bo tylko ja mówię, że ketchup jest lepszy, a nikt inny nie wypowiada się w tym temacie i elo, nie? Taki głupi przykład wam dałem, nie? Taki głupiutki przykładzik wam dałem. Kolejne 250 tego hajsu, no jak widzicie, tak muszę zarabiać na życie, więc ja pozarabiam sobie pieniążki i za chwilę się widzimy. Przed nami do wydania oczywiście, no powiem wam, że nudne jest już to, jakby to powiedzieć, no noszenie, jak to się nazywa, noszenie tej pizzy, nie, to jest strasznie nudne, ale no trudno się mówi. Zaczynamy w takim razie, w sensie, wiecie, tutaj możemy, aha, i tutaj jest naprawdę, przecież to... cześć papugo, dzień dobry,
Large tree. Zobaczmy, wielkie drzewo. Naprawdę gdzieś tam. Okej, to na dobrą sprawę mamy jeszcze, no. No jeszcze troszeczkę tutaj mamy rzeczy, które musimy tutaj sobie po wyrabiać. Nie powiem, że nie. No to chyba dalej muszę zbierać po prostu pieniądze. No i tyle, nie? Tak mi się wydaje. Mamy 8 tysięcy, więc postarajmy się coś z nimi zrobić teraz sensownego. No powiem wam tak, że czekanie to jest marny pomysł, szczerze mówiąc. W ogóle tych drzew jakby, jak to się nazywa, tych drzew tak, tych drzew nie chcę mi się kupować, szczerze, nie? Ale Birdwater, okej, czyli to jest dalej to samo, nie? W sensie, to będzie to samo co tutaj, więc też bym tak tego dokładnie nie budował, ale zobaczymy. Na przykład tutaj te owce chętnie bym zobaczył sobie. Sobie chętnie bym zobaczył tutaj. Haha, zamknąłem cię! Okej, to nie było tematu. Swoją drogą to... Może weź umrzyj, proszę cię. Dobra, nie wiem, kolega tutaj jest w ogóle upośledzony jakiś. No, tutaj widzę, że mam krowę, ale krowa nas mało interesuje. Wielkie drzewo, tak samo, to jest wielkie drzewo, ale po co mi... w sensie wielkie drzewo, nie? To będzie takie jak tam. To super, nie? Że wielkie drzewo. No generalnie tak, farma sama w sobie wygląda w ten sposób. Wygląda ładnie, jest całkiem ciekawie zrobiona. Boli mnie to, że te ceny są naprawdę duże, nie? Jeśli chodzi o to, że są... serio, są duże. Więc się tak nie oszukujmy, nie? No patrzcie, to jest cała farma, ona chyba z... no... dużo mnie kosztowała, nie? I to jest takie... mech, bym powiedział, nie? No patrzcie, tu 1200, 2000, 3, 4, 5, no jakoś 5000 na jeden właśnie... na jedną tutaj rzecz, to nie chce mi się tego zbierać. Wybaczcie, tak? Bo nie, w sensie wiecie, jak się już gra godzinę Tycoon i wy macie z tego może 13 minut odcinka, to się odechciewa już, nie? Po prostu, zwłaszcza, że hej, tutaj nie mam nawet opcji, znaczy mogę przyspieszyć sobie wydobywając ten, w sensie tą pizzę wożąc, nie? Ale noszenie tej pizzy też jest nudne i tak dalej, nie? Więc słuchajcie, ja w tym momencie po prostu zakończę odcinek. Link macie w opisie, jeśli chcecie zobaczyć ten tajkun w takiej pełnej okrasie. Nie, no widzicie jedno drzewko, takie gówno drzewko tu mamy, nie? Więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć cały właśnie, cały tajkun pełny tym, to zapraszam, możecie pograć. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. No i cześć!